Któż nie zna tych wagonów? Kursują praktycznie wszędzie. Na kolei obecne od wielu lat. Węglarki budowy normalnej to w zasadzie najbardziej praktyczne wagony. To też w ostatnich latach stanowią one około 60% 100-tysięcznego parku wagonów towarowych w Polsce. Około 58 tysięcy wagonów węglarek to zdecydowanie najliczniejszy tabor kolejowy w Polsce. Wiele typów i podtypów konstrukcyjnych po II wojnie światowej, głównie dwuosiowych. Czteroosiowe węglarki budowy normalnej produkowane były od 1952 roku przez fabrykę w Świdnicy. Wagony o prostej budowie, otwarta skrzynia z pionowymi słupkami, obwodzina górna i poszycie wykonane z blachy. W ścianach bocznych drzwi, których wymiary i liczba zależą od rozmiaru i przeznaczenia wagonu. Podstawowe przeznaczenie tych wagonów to przewóz ładunków sypkich z racji odkrytego pudła, niewrażliwych na warunki atmosferyczne, takich jak węgiel, kruszywo czy wszelka drobnica. W praktyce jednak tego typu wagony można uznać za uniwersalne, bo przewożą również drewno, złom czy różne ładunki sztukowe. Z racji wielu wariantów konstrukcyjnych i dużego zapotrzebowania na takie wagony, od lat powojennych węglarki budowy normalnej poza Świdnicą były produkowane przez różne zakłady w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wrocławiu, Sanoku, Zielonej Górze i Chorzowie. Po II wojnie światowej wiele wagonów towarowych uległo zniszczeniu, a w następnych latach na skutek ich niedostosowania do wymogów technicznych te budowane przed wojną i w okresie jej trwania były wycofywane z eksploatacji. Od końca wojny do lat 60. XX wieku powstało w Polsce kilkanaście typów wagonów węglarek budowy normalnej, z czego większość była dwuosiowa. Wśród jednych z pierwszych konstrukcji powojennych była węglarka typu 2W z 1946 roku wrocławskiego Pafawagu oraz 1W z 1947 Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wkrótce rozwijano kolejne konstrukcje w latach 1947-1948 wrocławski Pafawag, Sanocka Fabryka Wagonów i Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego w Zielonej Górze rozpoczęły produkcję węglarek budowy normalnej typu 4W. W latach 1949-1950 wrocławski Pafawag uruchomił produkcję dwuosiowej węglarki 3W, a w pierwszej połowie lat 50. wprowadził kolejne typy 10W i 11W. Produkowany od 1954 roku wagon węglarka 10W to charakterystyczna konstrukcja wyposażona w pomost z budką hamulcową. Rosnący z roku na rok eksport polskiego węgla wytworzył duże zapotrzebowanie na wagony węglarki. Od 1952 fabryka wagonów w Świdnicy rozpoczęła produkcję węglarki typu 17W. Był to pierwszy wagon czteroosiowy węglarka budowy normalnej, który wyprodukowano po wojnie. Ogółem zbudowano 101 egzemplarzy. Poczynając od 1960 roku dostarczone dla PKP wagony są znacznie lepsze. Mają zmienione parametry techniczne, łożyska toczne, zwiększoną nośność i w niektórych przypadkach są dostosowane do sprzęgu samoczynnego. W 1960 roku Pafawag nadal kontynuował produkcję węglarek dwuosiowych, wśród których był typ 9W. Od początku lat 60. kontynuowano również produkcję rozpoczętych 10 lat wcześniej, choć nie rozwiniętych na szeroką skalę wagonów węglarek czteroosiowych. W 1961 roku fabryka wagonów w Świdnicy i Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły produkcję węglarek typu 401Z serii
EAMO i EAMOS, których konstrukcję opracowano w 1960 roku w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego. Wagony tego typu przystosowano do szybkiego demontażu burt, dzięki czemu możliwa była zmiana ich przeznaczenia do wagonu platformy budowy normalnej. Obecnie przewoźnicy towarowi mają ponad 2000 tego typu wagonów. Od 1963 zielonogórski Zastal uruchomił produkcję wagonów 401 WB. W następnych latach rozwijano oraz modernizowano konstrukcję węglarek, dostosowując je do obowiązujących przepisów i wymogów. Na kształt konstrukcji tych wagonów miał przede wszystkim wpływ stopień mechanizacji prac ładunkowych, struktura i natężenie przewozów, prędkość pociągów i długość torów stacyjnych. Jednak najbardziej charakterystyczną i widoczną różnicą w konstrukcji coraz nowszych wagonów węglarek było zastąpienie drewnianego poszycia konstrukcji nadwozia poszyciem blaszanym. Najczęściej spotykane węglarki to dwu- lub czteroosiowe. Jednak w praktyce spotyka się również sześcio- lub ośmioosiowe. Przy budowie węglarek konstruktorzy mieli się zmieścić w określonych ramach, jak na przykład nieprzekroczenie 15-metrowej długości wagonu czy przestrzeni ładunkowej. Maksymalny nacisk na oś takiego wagonu na liniach kategorii D, czyli o najwyższym nacisku, wynosił 22,5 tony, co daje w przypadku węglarki czteroosiowej 90 ton. Jednak w praktyce konstruowano wagony węglarki czteroosiowe o ładowności około 67 ton. Za takimi konstrukcjami przemawiał fakt, że pojemność pudła wagonowego zamykała się w granicach 75 metrów sześciennych, co przy głównym ładunku przewożonym tymi wagonami dawało możliwość wykorzystania ładowności w granicach 65-70 ton ładunku wskazanej objętości pudła wagonowego. Widoczna tutaj węglarka budowy normalnej EAOS typu 430 WA to konstrukcja produkowana w pierwszej dekadzie XXI wieku, choć bardzo zbliżona do wagonów zielonogórskiego Zastalu z końca lat 70. Wagon ma ponad 14 metrów długości, 36 metrów kwadratowych powierzchni ładunkowej i ponad 72 metry sześcienne objętości użytkowej. Jego masa konstrukcyjna przekracza 21 ton. Wagon może przejeżdżać przez łuki o minimalnym promieniu 75 metrów. Wersja ta wyposażona jest w 4 boczne drzwi ładunkowe. Ogółem wyprodukowano około 400 sztuk tych wagonów. Wśród nich są również egzemplarze określane portówkami, których rozładunek następuje na wywrotnicy przechylającej wagon do góry kołami. Zamiast drzwi po obu stronach wyposażono je w małe drzwiczki wyczystkowe, służące do wyczyszczenia wnętrza wagonu. Spójrzmy na oznaczenia. Pierwsza litera E jest zarezerwowana dla węglarek budowy normalnej. A oznacza, że wagon jest czteroosiowy, o, że nie jest on przystosowany do wyładunku na wywrotnicach obrotowych czołowych, a zatem jego ściany czołowe nie są odchylane, a przyspawane. Natomiast S, że może poruszać się z prędkością do 100 km na godzinę. Oczywiście w przypadku wielu innych wagonów węglarek na pierwszy rzut oka wyglądających podobnie, poza oznaczeniem E może występować wiele kombinacji literowych mówiących o różnych danych technicznych. 31 oznacza kod interoperacyjności, a R i V i MC, że wagon przystosowano do użytkowania w komunikacji międzynarodowej i spełnia on stosowne wymogi. 51 jest to identyfikator cyfrowy państwa, w którym wagon został zarejestrowany, zaś PL to identyfikator literowy. Obok właściciel wagonu, czyli PKP Cargo. W ośmiocyfrowym ciągu poniżej pierwsza cyfra 5 jest to rodzaj wagonu, czyli węglarka budowy normalnej. Kolejne trzy cyfry to seria, następne to numer w danej serii, zaś czwórka po kresce oznacza cyfrę samokontroli, którą należy wyliczyć z pozostałych cyfr. Ważne oznaczenia znajdują się obok w tabeli dotyczącej granicy ładowności. A, B i C są to klasy linii kolejowych. Litera S i przyporządkowane obok wartości to obciążenia dla ruchu z prędkością 100 km na godzinę.
Oznaczenie XX mówi, że wagon wyposażono w kompozytowe wstawki hamulcowe typu LL. Pozytywne wyniki badań stanowiskowych i poligonowych były podstawą do wydania przez Urząd Transportu Kolejowego świadectwa dopuszczającego te wstawki do eksploatacji obserwowanej w wagonach węglarkach EAOS 430W. Eksploatację rozpoczęto w listopadzie 2005 roku pod nadzorem Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor. Objęła ona 40 tych wagonów, z których 25 wyposażono we wstawki kompozytowe LL FR510, a pozostałe 15 dla porównania we wstawki żeliwne. Już po niespełna roku eksploatacji stwierdzono, że wstawki kompozytowe są trwalsze od żeliwnych i przy prawidłowym użytkowaniu nie powodują na powierzchniach tocznych kół zjawisk negatywnych. Po 10 tysiącach kilometrów przebiegu zużycie wstawek kompozytowych w tych wagonach było około 4-5 razy mniejsze niż wstawek żeliwnych. W latach 60. i 70. XX wieku węglarki EAOS nieznacznie różniły się masą konstrukcyjną. Mowa tutaj na przykład o wagonach 401WB, 409W i 1415A2. Niewielkie różnice były w rozstawie czopów skrętu, ładowności oraz wymiarach. W wyżej podanych wagonach, jako jednych z głównych używanych w latach 60. i 70., stosowano zestawy kołowe monoblokowe lub obręczowane oraz typy wózka 1XTAB i Y25CS. W wagonach węglarkach budowy normalnej opcjonalnie stosowano usprężynowanie w postaci resorów piórowych lub sprężyn śrubowych. Systemem hamulcowym zależnie od modelu był Erlikon lub Knorr. W latach 80. istotne zmiany niektórych węglarek budowy normalnej dotyczyły typów wózków. Na przykład w modelach EAS i EAOS z lat 1983-1984 zastosowano wózki 25TNA. Zmiany konstrukcyjne miały głównie poprawić dotychczasowe parametry. W niektórych nowszych wagonach EAOS zastosowano wózki Y25CS2, przystosowane do szybszych prędkości 120 km na godzinę, jak w przypadku modelu 408WB z 2006 roku. Jednak w czasach obecnych tylko około 8% węglarek budowy normalnej może jeździć z prędkością większą niż 100 km na godzinę, a ponad 91% do 100 km na godzinę. Węglarki czteroosiowe ze względu na zunifikowane parametry stały się dominujące na kolei. Do ich konstrukcji dostosowano w dużej części urządzenia wyładunkowe. Podczas modernizacji zastanawiano się, jak unowocześnić konstrukcję węglarki, aby w pociągu 600-metrowym przewieźć więcej masy ładunku. Niektóre koncepcje przyjęły zasadę maksymalnego wydłużenia i zwiększenia pojemności wagonu, co pozwalało na zwiększenie masy przełożonego ładunku. Projektanci konstruujący większe pudła napotykali ograniczenie nacisku na oś, czyli około 22,5 tony. Większe wagony z czterema osiami nie mogły być załadowane cięższym ładunkiem z powodu ograniczeń występujących na liniach kolejowych. W przypadku węglarek budowy normalnej wśród najczęściej spotykanych problemów eksploatacyjnych są zużycie ścian bocznych i podłogi wagonu przez towary typu węgiel, złom i ruda. Zużycia eksploatacyjne, braki klocków hamulcowych, pęknięcia zmęczeniowe sprężyn nośnych wagonu, zużycie i niesprawność zderzaków, a także przesunięcia obręczy koła. Podczas przewozu węgla i złomu w wagonach tych może dochodzić do różnych uszkodzeń pudła i podzespołów. Do najczęściej spotykanych należą dziury i wgniecenia w ścianach bocznych pudła wagonowego powstałe przy wyładunku żurawiem. Problemem jest również zużycie hamulców, które niekiedy wagon może podczas eksploatacji stracić. Kompletność hamulców sprawdza się podczas przeglądu na poziomie P2.
przypadku braku klocka wagon jest wycofany z użycia i instaluje się nowy. Aby nie dochodziło do zgubienia klocka hamulca, stosuje się w układzie zabezpieczenia. Kolejnym problemem jest pękanie sprężyn nośnych wagonu, co wiąże się ze zbyt dużą masą załadowaną na wagon, starzeniem się materiału, korozją oraz wytarciem powierzchni piór. Sprawdzenie stanu wagonu pod kątem kompletności i uszkodzeń wózka następuje również podczas przeglądu P2, a demontaż usprężynowania i jego kompletny przegląd ma miejsce podczas napraw na poziomie P4. W sytuacji, kiedy wagon jest przeładowany, jego moment bezwładności jest duży. Na niszczenie są wówczas narażone zderzaki, które przejmują różne siły. W przeładowanym wagonie mają one duże wartości i zderzaki nie wytrzymują ich nacisku. Zatem wśród spotykanych problemów eksploatacyjnych przy węglarkach budowy normalnej jest zużycie i niesprawność zderzaków. Spotyka się też przesunięcie obręczy koła względem koła bosego. Dla taboru kolejowego prawidłowe użytkowanie i spełnianie warunków eksploatacyjnych są bardzo ważne. Wpływa to na zwiększone wykorzystanie wagonów w przewozach i wzrost zysków. Odbiorcy usług transportowych są zadowoleni ze sprawnych i niezawodnych pojazdów, w których poprawnie przewożony jest ich towar. W przeciwnym wypadku posiadacz wagonów notuje straty ekonomiczne. Każda naprawa i przegląd wagonu zależą od stopnia uszkodzeń, a odpowiedni jego stan techniczny wpływa na bezpieczeństwo przewozu. W czasach obecnych na 58 tysięcy węglarek w Polsce około 47 tysięcy to wagony budowy normalnej, zaś reszta to wagony budowy specjalnej. Mimo że przewóz kruszywa nieco zmalał, liczba wagonów węglarek w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. Ponad 70% znajduje się w PKP Cargo. Z wagonów innych dysponentów taboru kolejowego korzystają przewoźnicy prywatni, dostosowujący swój park taborowy do realizowanych zamówień. Średni wiek wagonów węglarek w Polsce przekroczył 30 lat. Jednak w latach 2018-2023 przewidziano około 610 milionów złotych na inwestycje w tego typu wagony. Jest to 43% ogólnych środków zaplanowanych na inwestycje w tabor wagonowy. Zaletą węglarek budowy normalnej jest stosunkowo prosta konstrukcja, dzięki której po naprawie głównej praktycznie odzyskują one właściwości taboru nowego. Mniejsze znaczenie ma zatem wiek wagonu, większe natomiast utrzymanie właściwego stanu technicznego, co wymaga ciągłych nakładów. Duża skala inwestycji w omawiany tabor wpływa na obniżenie jego średniego wieku i podnosi dostępność wagonów, która jest szczególnie istotna w przypadku, gdy prace modernizacyjne wydłużają obieg tego taboru.